Drogi widzu, jeżeli znasz takie pojęcie jak prąd, reaktancja, napięcie, indukcja, pewnie zainteresują Ci wiadomości w tym filmie. Jeżeli jednak są one Ci obce, nie mogę zagwarantować, że Cię zainteresuje. Natomiast jeżeli masz bardzo dobrze opanowaną elektronikę, nie przedstawię w tym filmie żadnych nowości. Mimo wszystko zachęcam do obejrzenia. Czy moc użyteczna lampy jest mocą oddaną od głośnika? Nie do końca. Na początku mówiliśmy, że w stopień wyjściowy włączony jest transformator, więc moc użyteczna to moc oddana do oporu pracującego w obwodzie anody lampy. Dla składowej stałej opór zwojenia pierwotnego jest nikomu mały, wskutek czego można go pominąć. Dopiero wahania prądu anodowego wywołane przyłożeniem do siatki sterującej sygnału akustycznego wywołuje powstanie zmiennych napięć, które są transformowane na stronę wtórną przekładnika i sterujące w kąt głośnika. Transformator przenosi więc moc prądów zmiennych wywołanych zmiennym napięciem pojawiającym się na siatce pierwszej. Moc powstała na uzwojeniu wtórnym jest właśnie mocą użyteczną, czyli uzwojenie wtórne, tam mamy moc użyteczną. Zachodzi więc pytanie, jak wyznaczyć dla danej lampy opór uzwojenia pierwotnego. Maksymalna moc użyteczna jest zależna od tego oporu. Dla warunków idealnych korzystamy z mocy admisyjnej i prawa Ohma. Dla przykładu ECL 84 to jest trioda z pentodą. Będziemy obliczać dla pentody, czyli stąd moc admisyjna tej lampy to jest 4 W odczytane z katalogu, napięcie zasilania 220 V oraz prąd dla pentody wynoszący 18 mA. Teraz obliczymy sobie optymalny opór uzwojenia i R to się równa U do I, czyli 220 V przez 0,018 A, a to daje nam około 12 kΩ. Widać więc, że optymalny opór pracy pentody zależy od warunków pracy lampy, czyli od napięcia zasilania i ustanowionego prądu lampy. Z reguły opór roboczy lampy jest podawany w katalogach, ale dla przykładu, którego wybrałem, w moim katalogu miejsce jest puste. Czasami trzeba więc policzyć. Wróćmy jednak do zagadnienia zaprojektowania pentodowego wzmacniacza mocy. Poznaliśmy zasadność zastosowania transformatora głośnikowego, więc możemy pokrótce omówić to, jak pracuje pentoda. Pentoda powstała przez eliminację wad triody. Widzimy, jak trioda jest zbudowana. Od dołu, może z tej strony, od dołu widać wyprowadzenia elektrod, że są tylko 3. Wadami triody to na przykład duża pojemność międzyelektrodowa anody i siatki, mały współczynnik amplifikacji i stosunkowo mały opór wewnętrzny. Wady te usunięto przez wprowadzenie do triody dodatkowej elektrody między siatkę ekranującą a anodę. Ta dodatkowa elektroda nazywa się siatką ekranującą i w normalnych warunkach pracy polaryzuje się ją stałym napięciem z zasilacza i sama elektroda nie bierze udziału w przetwarzaniu przebiegów zmiennych. Zadaniem jej jest ekranowanie elektrostatyczne anody od katody siatki. Mamy anodę, tu mamy katodę. Efektem jest zmniejszenie się kilkadziesiąt razy pojemności między anodą a siatką. Wielokrotne zwiększenie współczynnika amplifikacji
zwiększenie oporu wewnętrznego lampy. Lampa próżniowa z czterema elektrodami nazywa się tetrodą. To właściwie to jest tetroda, bo to jest tetroda strumieniowa. Tak jak L84. Wadą tetrody jest zjawisko dynatronowe. Na czym ono polega? Pokażę na przykładzie z książki. Zjawisko dynatronowe polega na opadaniu na pewnym odcinku charakterystyki. To jest charakterystyka prądu anodowego w funkcji napięcia anodowego przy wzroście tego napięcia anodowego. Czyli oznacza to powrót do siatki ekranującej elektronów wybitych z anody na skutek emisji wtórnej. Powoduje to niestabilność lampy. W związku z tym we wzmacniaczach mocy stosuje się tetrody strumieniowe, których dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu siatek, możemy to zobaczyć tutaj, to są te siatki, dzięki temu odpowiedniemu ukształtowaniu tych siatek możemy przesłać elektrony w strumieniu do anody. W związku z tym mamy polepszenie właściwości takiej tetrody i te tetrody nazywa się tetrodami strumieniowymi. Tutaj mamy przykład typowej konstrukcji tetrody. Natomiast tutaj mamy tetrodę strumieniową, tetrodę wiązkową. Na tym rysunku widać działanie tetrody strumieniowej oraz, że tak powiem, w 3D, jak biegną elektrony. Tutaj mamy ksero z radioarmatora, gdzie ta konstrukcja jest przedstawiona troszeczkę inaczej, ale widać zasadę działania tetrody strumieniowej. Elektrody są odpowiednio ukształtowane, żeby poruszały się w wąskim strumieniu. Wprowadzenie siatki hamującej usunęło wady tetrody i stworzona w ten sposób pentoda stała się chyba jedną z najbardziej popularnych lamp we wzmacniaczach mocy. Zadaniem siatki hamującej jest wyłapowanie elektronów wybitych z anody, ale jej potencjał zerowy lub bliski zeru w ogóle nie przeszkadza w ruchu elektronów. Siatka ta też, jak widać na tym schemacie, jest bardzo rzadka, ponieważ jej zadaniem jest nie przeszkadzanie elektronom pochodzącym z katody, tylko wyłapywanie elektronów wybitych z anody. Wybijanie elektronów z anody to jest emisja wtórna. Siatka ta ma też dodatkowe działanie ekranujące na pojemność między anodą a siatką pierwszą. Gdyby zdarzyło się, że jakieś elektrony wybite z siatki ekranującej chciałyby powrócić do siatki sterującej, to jak możemy się przekonać po rozkładzie potencjałów, tutaj jest plus. To jest odwrotna oś niż zazwyczaj się przedstawia. Tutaj jest plus 150 V, 100 V, plus 50 V. To potencjał równy zeru tej siatki przeszkadza powrotowi elektronów z powrotem do siatki pierwszej albo katody. Elektrony te niejako zostają przy siatce drugiej lub idą do anody. Istotą działania siatki zerowej to stwarzanie między ekranem a anodą wzgórza minimalnego potencjału, czyli takiego wzgórza tutaj, który uniemożliwia wymianę wtórnych elektronów między ekranem a anodą. Widać tu narysowane te wtórne elektrony. Tego krótkiego rysu historycznego, jeżeli to można tak nazwać, wywnioskowaliśmy, dlaczego wzmacniacze na triodach, na przykład na triodach 300B, są słabe w mocy, a dlaczego taka pentoda z siatką hamującą należy dzięki dużemu współczynnikowi amplifikacji oraz małej pojemności międzyelektrodowej do najlepszych lamp nadających się do budowy wzmacniacza. Oczywiście wadą pentody są dosyć duże zniekształcenia. Puryści twierdzą, że trioda przetwarza najlepiej dźwięk,
ale niestety 3 do 5 watów to jest trochę mało, żeby cieszyć się muzyką. Układ pracy pentody. Siatka trzecia z reguły jest łączona z katodą, ponieważ powinna mieć potencjał katody albo potencjał 0 i dokonuje się to wewnątrz lampy albo wyprowadza się połączenie na zewnątrz, gdzie należy zrobić mostek. Zaś druga siatka, siatka ekranująca, powinna mieć doprowadzone stałe napięcie dodatnie. Jeżeli napięcie pracy siatki ekranującej jest niższe od napięcia zasilania, stosuje się opornik, którego można obliczyć z prawa ohma, czyli spadek napięcia na oporniku, to jest napięcie zasilania, odjąć iloraz rezystancji tego opornika i prądu płynącego przez ten opornik. Siatka druga zwierana jest do masy, bo dla przebiegów zmiennych powinna być zwarta do masy i dokonuje się to za pomocą kondensatora. Najkorzystniejszy opór obciążenia, czyli impedancja pierwotnego uzbrojenia transformatora głośnikowego dla pentody mocy, czyli w takim układzie, kiedy ta pentoda oddaje jak najmniej zniekształconą moc, zawiera się w przedziale od 1/10 do 1/8 oporu wewnętrznego lampy. Oporu wewnętrznego. I opór ten wewnętrzny można odczytać z katalogu lampy albo obliczyć. Zaletą pentod jest także małe napięcie wzbudzenia, co zmniejsza liczbę stopni pracujących we wzmacniaczu. Ale jak już powiedziałem, wadami pentod są większe zniekształcenia od triod. Najkorzystniejszy opór roboczy elementu aktywnego jest przeważnie większy niż impedancja obciążenia, czyli impedancja głośnika. W związku z tym, jak już omówiliśmy, stosujemy transformator wyjściowy o takiej przekładni, żeby impedancja obciążenia widziana przez lampę od strony uzwojenia pierwotnego była równa optymalnej impedancji roboczej danego stopnia mocy. Dla częstotliwości akustycznych impedancję wejściową transformatora możemy dla środka pasma wyznaczyć z takiego wzoru. Impedancja transformatora to jest opór uzwojenia po stronie pierwotnej, dodać opór uzwojenia po stronie pierwotnej razy przekładnia do kwadratu i dodać impedancja obciążenia razy przekładnia do kwadratu. Wyjaśniliśmy sobie już, że można zrobić to prościej, czyli ZTR, impedancja równa jest, jak pamiętamy, napięciu na anodzie przez prąd płynący przez anodę. Dokładnie jest to maksymalne wahanie napięciowe. Z reguły odpowiada napięciu na anodzie. A to tutaj to jest maksymalne wahania prądu, czyli z reguły odpowiada prądowi anody. Gdy doprowadzimy przebieg zmienny do wejścia stopnia tutaj na siatkę sterującą, to poprzez uzwojenie pierwotne, tutaj mamy też przebieg przemienny, poprzez uzwojenie pierwotne popłynie składowa zmienna prądu, która będzie odpowiednikiem przebiegu zmiennego pojawiającego się na siatce sterującej. Wytworzy się także napięcie zmienne na impedancji wyjściowej transformatora. Przy wyznaczaniu punktu pracy należy zwrócić uwagę na te zakreskowane obszary. Omówimy sobie, co one oznaczają. Obszar A, ten zakreskowany na dole, to jest obszar, gdzie są małe wartości prądu anodowego przy znacznie ujemnej polaryzacji siatki sterującej. Tu widzimy minus 30 V polaryzacji siatki sterującej. To oznacza silne zniekształcenia nieliniowe.
By jeszcze lepiej zobrazować, dlaczego to oznacza silne zniekształcenia nieliniowe, zobaczmy sobie przy charakterystykach siatkowych i anodowych. Jeżeli mamy bardzo małe prądy anodowe, zagięcie charakterystyki jest bardzo duże, czyli powoduje to silne zniekształcenia. Obszar oznaczony literą B jest poza krzywą odpowiadającą napięciu zerowemu polaryzacji siatki. To jest polaryzacja siatki sterującej. Tutaj widzimy US0. Więc będzie się pojawiał prąd siatkowy, jeżeli będziemy pracować w tym zakresie. A jak omówiłem to na przykład w filmie o projektowaniu przez naznacza gramofonowego, to zjawisko jest niekorzystne. Zakładamy więc, że lampa powinna pracować tylko w zakresie ujemnych napięć siatkowych, czyli w tym zakresie. Jest jeszcze jeden obszar, obszar C. Jak wiemy, jest to poza krzywą admisyjną. Znajduje się on powyżej tej krzywej admisyjnej mocy lampy. Czyli w tym obszarze są niedopuszczalne moce tracone w lampie. Moce tracone w lampie są poniżej tej mocy dopuszczalne i one nie będą groziły uszkodzeniem lampy, natomiast powyżej już grozi nam to uszkodzeniem lampy. Trzeba zauważyć, że w dynamicznych warunkach pracy punkt określony chwilową wartością prądu anody i napięcia anodowego przesuwa się po tej prostej. Punkt ten nie powinien przekraczać obszarów zakresowanych pola ABC. Tutaj też trzeba powiedzieć, że wzmacniacz pracujący w klasie A no nie pracuje ze stałym prądem. Wielu sądzi, że raz ustalony prąd anodowy i przez cały czas lampa pracuje z tym stałym prądem. Omówiłem już to trochę wcześniej, ale możemy jeszcze raz sobie o tym powiedzieć. Twierdzenie, że wzmacniacz klasy A pracuje przy niezmiennej wartości prądu i to właśnie gwarantuje mu tą znakomitą liniowość, to jak widać chociażby z analizy takiej charakterystyki roboczej lampy, to nie jest prawda. Duży prąd spoczynkowy oznacza też, że pracujący wzmacniacz stale pobiera tę samą dużą moc, niezależnie od mocy oddawanej do głośnika. Co gorsze, przy braku wysterowania wzmacniacz pobiera ze źródła zasilania dużą moc i zamienia ją na bezużyteczne ciepło. Jest to największa wada tego typu wzmacniaczy. Niektórzy błędnie utrzymują, że wzmacniacze klasy A mogą być realizowane tylko na elementach lampowych albo też na tranzystorach, a nie na układach scalonych. No nie jest to prawda, bo co prawda nie spotyka się wzmacniaczy scalonych pracujących w klasie A, ale jest możliwe realizowanie takiego układu. Podobnie też mówi się, że wzmacniacz klasy A to tylko wzmacniacz pojedynczym stopniem, pojedynczą lampą w stopniu wyjściowym i nie może być zrealizowane w układzie push-pull. Jest to błąd. Jak widać na przykładzie z tej książki, można zrealizować przeciwsobny układ pracujący w klasie A, tylko należy mu zastosować na wejściu układ odwracający fazę, żeby przebiegi wyglądały jak w ten sposób. Były odwrócone względem siebie o 180 stopni i na transformatorze wyjściowym oba przebiegi będą się sumowały i w ten czas otrzymywana moc będzie większa od stopnia z pojedynczą lampą, ale wzmacniacz dalej będzie pracował w klasie A, o ile ten prąd będzie policzony dla klasy A. Należy pamiętać, że klasa pracy wzmacniacza ma związek tylko z prądem spoczynkowym w stopniu wyjściowym. Jak widzimy, praca w klasie A, wysoki prąd spoczynkowy. Tutaj jest praca w klasie B, prąd spoczynkowy równy 0.
Tutaj mamy klasę AB, czyli klasę taką przejściową, mały prąd spoczynkowy. Klasa wzmacniacza jest zależna tylko i wyłącznie od prądu spoczynkowego w stopniu wyjściowym. To niejako też determinuje sposób budowy danego wzmacniacza, ale nie można twierdzić, że wzmacniacze w klasie A to wzmacniacze typu SE, czyli z pojedynczym stopniem wyjściowym. Pozwolę sobie na małą uszczypliwą uwagę w stosunku do pewnych teorii audiofilskich. Najpierw, zanim się coś nie powie, trzeba poznać trochę informacji z elektrotechniki. Można to zrobić sięgając chociażby nawet do Wikipedii lub na przykład na Fonar albo na Triodę i poczytać trochę o tych układach, a potem mówić jakieś niesprawdzone teorie. Oczywiście jest możliwe zbudowanie wzmacniacza w klasie A, na przykład z mocą wyjściową około 100 W, no ale wziąwszy pod uwagę sprawność takiego wzmacniacza rzędu 20-25%, to można stwierdzić, że użytkowanie takiego urządzenia jest nieekonomiczne. 75% mocy pobieranej z sieci jest zamieniane na ciepło, a nie wspominam tutaj o stratach energii, na przykład w transformatorze, w układach pomocniczych. Kto nie wierzy, może zajrzeć do internetu i sprawdzić sobie te wiadomości. Może też sobie dokonać obliczeń, ile pobiera wzmacniacz 100-watowy w klasie A, ile pobiera energii z sieci. Użytkowanie takich wzmacniaczy jest nieekonomiczne. Jest jeszcze jedna rzecz zaznaczona na tym schemacie. Kondensator CW i rezystor RW. Po co to? Tutaj posłużę znowu się przykładem z książki pana inżyniera Tadeusza Masewicza, Radiotechnika dla praktyków. I jak widać na tym rysunku, typowa charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza transformatorowego no właśnie wygląda tak, że podbita jest w górnym zakresie. Rolą tego kondensatora no jest wygładzanie charakterystyki częstotliwościowej. Wzorem na obliczenie jego wartości jest ten wzór. Jego wartość wyraża się w pikofaradach. Możemy go też osłabić, jego działanie opornikiem. I wartość tego opornika dobiera się doświadczalnie. Oczywiście, jeżeli chcemy pobierać z lampy mniejszą moc, nie pracować na granicy jej wytrzymałości, można przez zmniejszenie napięcia siatki ekranującej zmniejszyć jej prąd anodowy. To by było na razie tyle. Zajmiemy się później jeszcze wieloma innymi kwestiami dotyczącymi wzmacniaczy mocy na lampach. Omówimy sobie sprzężenie zwrotne, omówimy sobie wyznaczenie punktu pracy, omówimy sobie także regulator głośności, regulator barwy dźwięku, bo to też jest ciekawe zagadnienie. Tych filmów będzie trochę, będą się pojawiały. Nie od razu, tylko wtedy, kiedy będę mieć chwilę wolną. Praca zarobkowa zobowiązuje. Ale myślę, że jeżeli ktoś sobie kliknie subskrypcję mojego kanału i dzwoneczek przy subskrypcji, otrzyma szybko powiadomienie, że pojawiło się coś nowego i można taki filmik obejrzeć, a jeżeli się przyda komuś przy projektowaniu swoich własnych wzmacniaczy, warto kliknąć kciuka w górę. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam serdecznie.